a najlepiej strach. To drugie. Czy nie jesteśmy tego świadkami? Czy sami nie ulegamy tym podziałom? Czyż nakaz zakrywania, dajmy na to twarzy, wydany przez ministra od niszczenia zdrowia psychicznego i fizycznego rodaków, bo przecież nie od zdrowia, nie jest tworzeniem takiej grany? Oddzielić maską jednego od drugiego. Niech się boją. Niech patrzą na siebie jak na roznosicieli niebezpiecznych wirusów. Niech się utrwali w ich świadomości bariera lęku. Ile podejrzliwości, strachu, bezinteresownej złości do drugiego jest w nas samych z powodu paniki sianej przez wszechpotężne media w ogłupiałych naszych głowach. I o zgrozo, temu przyklaskują ci wszyscy duchowni, którzy sami chodzą w maskach i nakazują to innym w głupocie swojej, sankcjonując to przykazaniem miłości bliźniego. A w czasie modlitwy zakryta twarz jest obrazą Boga, bo kiedy wołam do Niego, nie zakrywaj przede mną oblicza swego Pana, a sam mam twarz zakrytą, to w samym akcie obrażam tego, do którego zwracam te słowa. I tłumaczę to sobie, przecież mogę siebie i innych zarazić. W istocie zarażam siebie wirusem niewiary, niszczącej zaufanie Bogu na modlitwie, która w wydaniu zamaskowanej osobie jest raczej skomleniem o to, by Pan Bóg zaklepał moją rzekomą troską o zdrowie podług widzimisię jakiegoś państwowego urzędasa, o którym można powiedzieć w pięknych, krótkich słowach po rosyjsku, wakruk durak. Z braku zaufania Bogu w iluż ludziach obudziły się demony wrednego doniosicielstwa, kapownictwa, szpiegostwa, na sąsiada, bo normalny, na klienta, który chce w nieskrępowany sposób zapłacić swoje sprawy w urzędzie, w sklepie, na księdza, który broni wolności Kościoła przed ścibskością państwa. A wszystko to okraszone okłamywaniem własnego sumienia o spełnianiu powinności obywatelskiej. A tymczasem to zwykła smierdziakowszczyna, jakby powiedział Dostojewski. A przykazanie Chrystusa z Wieczornika jest jasne. Przykazanie nowe dają wam, abyście się społecznie miłowali. I tego należy się trzymać, a nie na zarządzeń łajdaków bawiących się władzą kosztem normalnego życia narodu.